Znowu te reklamy w polskim radiu. Dziadka i babci. Dziadka i babci nie ma tutaj, bo w Polsce ludzie bardzo krótko żyją. Podejmijmy się trudu organizowania wyjazdu na to kolejne niesamowite spotkanie. Punktem koordynującym organizacyjne działania i odpowiedzialnym za rezerwację biletów jest Biuro Radia Maryja działające przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka w Gdyni u Redemptorystów. Bezpłatne wejściówki można rezerwować w godzinach prac biura. We wtorki od 10 do 13, we czwartki od godziny 14 do godziny 17 oraz telefonicznie u pani Jadwigi 536 640 922 536 640 922. Organizatorów prosimy o odpowiedzialność. Nie pozwólmy, aby jakiekolwiek miejsce było puste. Zamawiajmy tylko tyle biletów, ile naprawdę potrzebujemy. Wcześniej zarezerwowane bilety będzie można odebrać w dniu koncertu w wyznaczonym miejscu Filharmonii. O szczegółach naszego spotkania będziemy Państwa na bieżąco informować na antenie Radia Maryja. 27 dzień miesiąca grudnia. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Koncert kolędowo-noworoczny. Koniecznie spotkajmy się. Wartość życia w kościele i demokracji to temat dzisiejszych rozmów nieokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Naszymi gośćmi będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Początek spotkania w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Jest godzina 18.00. Bazylice Świętej Brygidy o rocznicy krwawej pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. Przeniesiemy się też do Kalisza, gdzie zebrało się dzisiaj rekordowo dużo aniołów. Paweł Zieliński, zapraszam. W gdańskiej Bazylice Świętej Brygidy prezydent Andrzej Duda odsłonił bursztynowy ołtarz ojczyzny. Uroczystej mszy, która upamiętniała 47. rocznicę krwawej masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku oraz 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, oprócz prezydenta wzięli udział także przedstawiciele władz państwowych. W odczytanym liście premier Mateusz Morawiecki zapewnił o pamięci ofiar tragicznych wydarzeń, które naznaczyły historię naszej ojczyzny. Płacąc dług wobec tych bohaterów, jesteśmy zobowiązani do budowania naszej niepodległej ojczyzny na fundamentach sprawiedliwości społecznej, poszanowania ludzkiej godności i prawie naszego narodu do samostanowienia. Grudniowe wydarzenia są niebywalną częścią naszej polskiej historii. To one kształtują naszą narodową tożsamość. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski napisał w odczytanym liście, że pamiętamy o tych, dla których fundamentalna zasada, że dobro Rzeczpospolitej jest najwyższym prawem, była czymś oczywistym. Dzisiaj skłaniam nisko głowę i oddaję hołd wszystkim tym, którzy nie szczędzili wysiłku, a nawet krwi, byśmy my, wolni Polacy, przed nowo odsłoniętym i poświęconym bursztynowym ołtarzem ojczyzny mogli rzec: ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Odsłonięty w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku bursztynowy ołtarz ojczyzny jest wyrazem wdzięczności za dar wolności i niepodległości, a także pontyfikat Jana Pawła II. Ołtarz ma 13 metrów wysokości i 10 szerokości. 36 lat temu doszło do krwawej pacyfikacji strajku w kopalni Wujek. W wyniku działań oddziału ZOMO zginęło wtedy 9 górników, a wielu zostało rannych. Przed katowicką kopalnią Wujek, jak co roku, kwiaty i znicze złożyli przedstawiciele Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Chcemy wierzyć, że teraz nadszedł czas, by godnie uczcić pamięć poległych górników z kopalni Wujek, powiedział przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Dzisiaj jest rzeczywiście szansa na to, żeby do tych bohaterów z 80 i 81 roku wrócić i odnieść się z właściwym szacunkiem, rozliczając tych, którzy się sprzeniewierzyli. Do pacyfikacji kopalni Wujek doszło 16 grudnia 1981 roku. Proces przeciwko sprawcom masakry ruszył dopiero w latach 90. Ostatecznie w 2008 roku zapadł prawomocny wyrok skazujący 14 byłych zamowców z plutonu specjalnego, którzy brali udział w pacyfikacji kopalni Wujek i manifest lipcowy. Sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych zbrodni komunistycznej. Otrzymali od
3 do 6 lat więzienia. 19 osób zasiądzie na ławie oskarżonych za produkcję i wprowadzenie przez 3 lata do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia substancji. Oskarżeni mają od 23 do 40 lat i wszyscy są mieszkańcami Wrocławia, a narkotyki, które wytwarzali, to niemal zabójcza mieszanka chemiczna. Dla potrzeb handlowych środek nazwano pochłaniaczem wilgoci, powiedział prokurator Robert Tomankiewicz. Oddziaływanie tego środka jest zbliżone do oddziaływania kokainy i ekstazy. Natomiast środki te powodują też skutki uboczne, czyli zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, w tym nawet ostre psychozy. Zarzuty usłyszeli także ci, którzy sprzedawali substancje we Wrocławiu w kilku punktach z tak zwanymi dopalaczami. W 3 lata grupa wprowadziła na rynek ponad 225 tysięcy opakowań narkotyku o łącznej wartości prawie 7 milionów złotych. Mieszkańcy Kalisza ustanowili rekord Polski Guinnessa w liczbie aniołów zgromadzonych w jedynym miejscu. Kaliszanie pobili swój ubiegłoroczny rekord, osiągając wynik 531 aniołów, a więc o 131 więcej, poinformowała Wiktoria Witczak z Polskiego Biura Rekordów. Przedsięwzięcie pod nazwą Zostań Aniołem towarzyszy 6. charytatywnej wigilii na kaliskim rynku. Jak mówił Tomasz Jerzyk z Fundacji Bradford of Life, organizator wydarzenia, wszystko po to, aby pokazać swoją solidarność z cierpiącymi na różne choroby i szerzyć bezinteresowne dobro. Podkreślił, że w akcji nie chodzi tylko o zabawę. Bicie rekordu ma przyciągnąć jak najwięcej mieszkańców, którzy wspomogą piątkę dzieci podopiecznych fundacji w wieku od 3 do 9 lat. Są to dwie Julki, Eliasz, Maja i Lena. Pieniądze zebrane podczas wigilii zostaną przeznaczone na leczenie, leki oraz rehabilitację dzieci. Kalisz jako pierwsze i jedyne miasto w Polsce taki rekord ustanowił w 2016 roku. Wówczas pod ratuszem zgromadziło się około 400 osób. Organizator zapowiedział, że w przyszłym roku Kalisz przystąpi do pobicia rekordu Guinnessa, który należy do Kanadyjczyków. Wyzwanie będzie ogromne, bo musimy zebrać o ponad 700 osób więcej w porównaniu z dzisiejszym wynikiem. Tak więc na kaliskim rynku w 2018 roku musi stanąć 1200 osób, ale zrobimy to, zapewnił Tomasz Jerzyk. I na koniec sport. Kamil Stoch zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Enkelbergu. Zwyciężył Norweg Anders Fahlemel, wyprzedzając tylko o 1/10 punkta Niemca Richarda Freitaga. Stoch awansował na 4. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kubacki zajął 8. miejsce, Żyła był 10., Maciej Kot 17., a Stefan Hula 22. Do drugiej serii nie zakwalifikował się Jakub Wolny, kończąc zawody na 34. pozycji. A teraz pogoda. Do końca dnia pochmurnie, w nocy w całym kraju może prószyć śnieg. Temperatura minimalna od minus 3 stopni do 0, niższa w rejonach podgórskich, tam do minus 6, cieplej na wybrzeżu, lokalnie około 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 18.06, już za parę minut zaprosimy Państwa na rozpruwacz kulturalny, gdzie dzisiaj będzie rozmowa o kanale białomorskim, ale wcześniej przeniesiemy się do Gdańska, gdzie w kościele świętej Brygidy trwają cały czas obchody związane z wydarzeniami na wybrzeżu w 1970 i w 1981 roku. W trakcie tych uroczystości głos zabrał również prezydent Andrzej Duda. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę niezwykłą uroczystość religijno-patriotyczną, bo tak trzeba ją nazwać. Dziękuję za wielki zaszczyt, jakiego dostąpiłem, że mogłem wraz z przewodniczącym Solidarności tego ruchu wyrosłego tu, stąd, z Gdańska, odsłonić dzisiaj ten wspaniały ołtarz. Ołtarz ojczyzny, ołtarz, który wieńczy dzieło odbudowy tego wspaniałego kościoła, tej bazyliki, rozpoczęte przed 47 laty przez księdza prałata Henryka Jankowskiego,
po szczegółach naszego spotkania będziemy Państwa... I kontynuowane aż do momentu rozpoczęcia właśnie budowy tego ołtarza. Harmonia Bałtycka w Gdańsku. Koncert kolędowo-noworoczny. Ołtarza niezwykłego. Pełnego wielkich symboli. Symboli wiary. Tak ważnych dla Polaków. Anna Wustek, a po nich rozmów nie dokończono na temat wartej zmiany. Ale także symboli ważnych dla Polaków wydarzeń. Wydarzeń, które naznaczyły, ale zarazem wyrysowały ostatnie dziesięciolecia naszej historii. Dziękuję, że są na tym ołtarzu obecni obok Matki Najświętszej z Jasnej Góry nasi wielcy rodacy, patrzący dziś na nas z niebiosów, gdzie siedzą obok tronu Pana Boga. Jestem o tym przekonany. Nasz święty Jan Paweł II, papież i nasz błogosławiony ksiądz Jerzy. Obydwaj wielcy patroni Solidarności. Solidarności, która wyrosła z tego, że zebrał nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Zebrał nas i dosłownie poprzez to, że przyszliśmy na pielgrzymkę i stanęliśmy ponad milionem ludzi wobec naszego polskiego papieża. I zobaczyliśmy, że myślimy tak samo. I zobaczyliśmy, że to samo jest dla nas ważne. I zobaczyliśmy, jak jest nas wielu. Zgodnie z zapisami ustawy od 1 marca 2018 i ksiądz roku w każdym miesiącu Jerzy, który za wolną Polskę, za Solidarność, za ludzi pracy oddał życie jako męczennik, dlatego że służył im, ludziom pracy, robotnikom i służył Rzeczypospolitej, służąc zarazem Panu Bogu. Dziękuję, że to wszystko właśnie tutaj, w tej niezwykłej świątyni, za jego obecność na drogach naszej historii. W kościele, dziś w Bazylice, który jest kościołem Solidarności. Tak był nazywany zawsze, odkąd Solidarność powstała w tej parafii, właśnie tutaj, u świętej Brygidy Szwedzkiej. Tak mocno wrośniętej właśnie w Gdańsk od 1374 roku, odkąd trumna z jej ciałem wędrując z Rzymu do Szwecji, tu właśnie w Gdańsku się zatrzymała. I ten kult świętej Brygidy się narodzi. Jest to więc wielka i długa gdańska historia. I ten kościół poświęcony jej, zniszczony w czasie II wojny światowej, a potem zniszczony pożarami, to dzieło jego odbudowy, rozpoczęte w roku masakry gdańskiej, grudnia 1970 roku. Z tego wszystkiego wyrosło wielkie dzieło odrodzenia Rzeczypospolitej, zrzucenia kajda, przywrócenia Polakom godności, a państwu wolności, niepodległości i suwerenności. Bo przecież nikt nie powie, że tamta Polska była Polską niepodległą.
Nie była Polską ani niepodległą, ani nie była Polską suwerenną. Nie miała suwerenności i podlegała, a ściślej mówiąc podlegały jej władze, które nie wahały się, broniąc sowieckiego panowania w Polsce, strzelać do ludzi. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Rozpruwacz kulturalny. Czarna ikona Biłomor. Ten intrygujący tytuł to tytuł najnowszej książki pana Mariana Sworzenia. Rzecz z pod tytułem Kanał Białomorski, dzieje ludzie słowa. Co się kryje za tym tytułem? Czym był Kanał Białomorski, czym była jego budowa, czym była wreszcie słynna wyprawa pisarzy z 1933 roku nad ten kanał, zorganizowana przez władze sowieckie, nadzorowana przez GPU. O tym wszystkim, o tych ciemnych sprawach będę rozmawiał z autorem książki, panem Marianem Sworzeniem, pisarzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw chciałbym zapytać pana rzeczywiście o ten tytuł, bo on mnie zaintrygował od razu, muszę powiedzieć. Czarna ikona. Ona to rzecz, owszem, związana z Rosją, z rosyjską kulturą prawosławną, ale ten przymiotnik czarna, poprzedzający to słowo, brzmi dosyć paradoksalnie. Skąd się wziął ten tytuł? Ikona jest w założeniu teologii prawosławnej bramą do świata, tego niewidzialnego. Pomyślałem sobie, że czarna ikona będzie taką odwrotnością, usprawiedliwioną, raczej bramą do świata takiego doczesnego. W moim przypadku, czy w tym przypadku, do innego, do złego czasu. Tak więc czarna ikona jest taką odwrotnością ikony białej. Może również dlatego, że czerń w ikonach pojawia się czasami, ale niezwykle rzadko. We wstępie do swojej książki pisze pan o chwili iluminacji, która nastąpiła po lekturze książki Rolanda Feigesa, znakomitej zresztą książki, świetnego angielskiego historyka specjalizującego się w historii Rosji i zwłaszcza Rosji sowieckiej, książki Szepty. Książka ta opowiada o życiu codziennym w stalinowskiej Rosji, a pan pisze o tym, że doznał pan olśnienia, kiedy znalazł pan kilka stron w tej książce poświęconych właśnie wyprawie nad kanał białomorski. Czy zastanawiał się pan, dlaczego doznał pan w gruncie rzeczy takiego olśnienia, dlaczego zajął się pan tym tematem? A może ten temat znalazł pan? Tak, napisałem o tym, ale proszę oczywiście słowo olśnienie czy iluminacja wziąć taki zwykły nawias, mój prywatny. Te słowa zawarte w książce Szepty bardzo do mnie przemówiły, dlatego że poświęcono tej takiej dramatycznej sprawie ledwo kilka słów. I tak sobie pomyślałem, że zresztą książka Weissa omawia bardzo szeroki obraz Rosji, więc trudno, żebym się zajmował tylko tą sprawą. Ale to było takie zachęcenie mnie, żeby zobaczyć, czy gdzie indziej jest więcej o tym. Okazało się, że jest więcej, ale w bardzo wielu książkach. Także mogę powiedzieć, że moja książka jest podsumowaniem wiedzy pochodzącej z kilkudziesięciu źródeł i dodaniem do nich. Także myślę, że ktoś, kto nic nie zna, nie wie o sprawie kanału białomorskiego, będzie mógł kroczyć tropami, które mu w mojej książce wskazały. Ale dlaczego w ogóle zainteresował się pan tym tematem? To tak jakby uprawianie jakiejś mrocznej archeologii, wydobywanie z dna pamięci, także z przestrzeni, która była celowo zasypywana takimi rozmaitymi warstwami niepamięci, rzeczy, zdarzeń, ludzi, no, które no właśnie nie miały być światu objawione. Wtedy byłem już po zakończeniu mojej wcześniejszej książki poświęconej Mikołajowi Gogolowi. Ponieważ ona dotyczyła spraw generalnie XIX-wiecznych, więc teraz stanęłam wobec wieku XX i pomyślałem sobie, że będzie to dla mnie prywatną okazją do wkroczenia w tamten świat, w jego język,
zobaczenia na nowo niektórych postaci, które znałem już jako chłopak czy jako młody człowiek. Czytałem ich książki, natomiast musiałem spojrzeć na niektórych ludzi na nowo, dlatego że znaleźli się oni również w gronie tych 120 pisarzy, którzy zostali zaproszeni czy też wskazani do udziału w rejsie po kanale białomorskim po zakończeniu roku. W pańskim pisaniu, w pańskiej stylistyce, także w jakby takim gatunkowym określeniu tej książki jest coś paradoksalnego, bo z jednej strony mamy taką strukturę, która wskazywałaby na opracowanie niemalże naukowe, na jakiś rodzaj takiego leksykonu, ale z drugiej strony znajdziemy u pana fragmenty niezwykle osobiste. Skąd się wzięła taka forma i struktura tego dzieła? Ma pan rację, moja książka nie jest książką naukową, stąd świadomy zamysł rezygnacji z przepisów. One wszystkie zostały umieszczone tam, gdzie powinny być, czyli z tyłu dla osób, które je interesują. Ponieważ były to spotkania moje z ludźmi, których na oczy nie mogłem zobaczyć, znałem tylko ich książki. Stąd też te osobiste części mojej książki to są spotkania ze słowami tych ludzi, z tymi wyrazami, które wypowiedzieli czy napisali. I tak sobie pomyślałem właśnie, że taki jest los słowa, że zostaną po nas słowa, te, które wypowiadamy publicznie, prywatnie. I piszę o tym, że mam nadzieję, że jest w świecie, w strukturze świata takie miejsce, gdzie wszystkie nasze słowa, wszystkich ludzi mają swoje miejsce, mają swoją niszę, mają swój, nie wiem jak to nazwać, swoje miejsce. Ta książka jest bardzo obszerna, jak sądzę, wiązała się z bardzo dużą pracą, także to zresztą praca nie tylko polegająca na pisaniu, na szukaniu materiałów, ale także na wyprawie do miejsca, gdzie budowano kanał białomorski, o tym jeszcze porozmawiamy. No, ale skąd ten wielki wysiłek? Czy miał pan poczucie, nie waham się powiedzieć, misyjności, próby ocalenia pamięci o wydarzeniach, które domagają się ocalenia, choć były tak mroczne? Poczucia misyjności nie miałem, ale wiedziałem, że to, co piszę, nie jest powtórzeniem dzieł innych ludzi. Absolutnie. Myślę, że do tego, co napisano nie tylko o tym w Rosji, ale na przykład jedną z najważniejszych dla mnie monografii tej sprawy było dzieło amerykańskiej pisarki Cynthii Radan, która była w Rosji na początku lat 90. i jej udało się coś, co mnie się udać nie mogło. Mianowicie rozmawiała z dwoma osobami, które uczestniczyły w pisaniu tej wielkiej księgi kanału białoruskiego. Także gdybym powiedział, że miałem poczucie misji, to byłoby to nieprawdą. Natomiast tak jak każdy pisarz, byłem związany ze swoją książką, ponosiłem za nią odpowiedzialność. Natomiast pisałem ją dość długo, dlatego że ta część szukania, próba odnalezienia wszystkich uczestników rejsu była dosyć długa i wymagała nieraz sprawdzania źródeł, porównywania ich z tym, co wiedziałem. I być może stąd ten czas pisania był taki długi, ale nic mnie nie goniło. Myślę, że gdybym miał poczucie misji, to bym musiał to napisać bardzo szybko. To jeszcze przypomnijmy samą sprawę. Czemu był kanał białomorski? Jaka historia wiąże się z jego powstaniem, a także z wyprawą pisarzy na kanał, o której wspominamy przedtem? Najkrócej rzecz mówiąc, kanał białomorski był wielką inwestycją Rosji stalinowskiej, podjętą w roku 1931, zakończoną w roku 1933. Zlecenie wykonania kanału, budowy jego, zostało przekazane służbom bezpieki, czyli NKWD. Czy to nie było udawane, że to robią służby cywilne? Nie. Zlecono to NKWD. Trzeba było ludzi, więźniów zwieść
a brakujących aresztować. Przez służby pracownicze przewinęło się około 300 tysięcy ZK. Kanał został zakończony w maju, czerwcu roku 1933. Dwa miesiące później, kiedy powiadomiono o jej budowie, bo to nie była budowa od początku opiewana, tak jak inne, to była raczej budowa, która się odbywała w cudzysłowie w pewnej cichości. Natomiast później NKWD razem z powstającym Związkiem Pisarzy Sowieckich zorganizowało wyprawę statkiem 120 pisarzy, z których 36 później zostało wyznaczonych, poproszonych do napisania wielkiego dzieła o nazwie Historia budowy kanału Białomorskiego, które dokładnie relacjonuje w mojej książce. Dzieło to miało około 800 stron. Ja go nie tłumaczę, ja go tłumaczyłem dla siebie, natomiast dla polskiego czytelnika bardzo dokładnie relacjonuje na około 200 stronach. Ale żeby zapoznać się z historią kanału, podjął pan jeszcze jeden wysiłek, o którym już wspomniałem, czyli po prostu pojechał pan do Rosji. Skąd taka inicjatywa? To jest moja, jeśli tak mogę powiedzieć, metoda. Tak samo było w przypadku Gogola, kiedy pisałem o Gogolu młodym, urodzonym w rodzinie kozackiej. Pojechałem na Ukrainę Wschodnią. Po dwóch latach lektur tutaj, kiedy już wiedziałem mniej więcej to, co trzeba, pojechałem na miejsce, żeby zobaczyć teren, obszar i miasto. Miasta, o których piszę. Mogłem tego nie zrobić, ale uważałem, że to mnie pomoże w pisaniu. I tak się też stało. Czyli wyprawa była także dodatkowym impulsem do tego, żeby ta książka powstała? Co pan zobaczył na miejscu? Zdecydowanie. Do Rosji pojechałem mniej więcej w połowie pisania książki. Zamieszkałem w Międzyjgorsku, małej miejscowości, która stała się główną siedzibą Agru. Miejscowości, która na początku 1931 roku liczyła kilkuset mieszkańców. Natomiast z uwagi na to, że ona leżała przy drodze kolejowej murmańskiej, tam 300 tysięcy ludzi w ciągu dwóch lat musiało na dworcach Międzyjgorska wysiąść. Potem musieli oni iść do łagrów takich przesyłkowych. Co zobaczyłem? Zobaczyłem Karelię, niedostępną północną część Rosji, którą przecięto kanałem, który tam znalazł się tak nagle, jak te 300 tysięcy ludzi rozsianych w 10 czy w 15 podpunktach łagru. Zobaczyłem miejsce, z którego, gdzie zapadały najważniejsze takie decyzje wykonawcze. Zobaczyłem jezioro Oniego, przez które przewożono niektóre transporty i do którego, gdzie kanał się od strony południowej zaczyna, gdyby ktoś wpływał od strony Morza Białego, gdzie kanał się kończy. Chciałem to, o czym czytałem, zobaczyć. O niektóre rzeczy, nawet takich natury technicznej, jako nie inżynier, zrozumieć nie mogłem. Tam na miejscu zobaczyłem, jak wyglądają tak zwane powinieckie schody, czyli zestaw siedmiu śluz, które podnoszą statek 112 metrów ponad poziom jeziora Oniego, po to, żeby później, mówiąc tak najprościej, po równym można było płynąć do Morza Białego. Podczas swojej wyprawy spotkał pan także ludzi, których historia jakoś wiąże się z kanałem białomorskim. O tym porozmawiamy już za chwilę. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Reklama. Masz postanowienie na wyrzut. Chcesz rzucić parę. Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę ci polecić Resmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Resmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg na psyki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną gorycą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po jedynym przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Kotki dwa, nad łąkami, biała mgła, idą, kot za kotem, resztę nam opowiem potem. Bądź blisko, czytaj dziecku, bo mała książka to wielki człowiek. Więcej o kampanii Instytutu Książki na wielkiczłowiek.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Perfekt. Wyjątkowe albumy. Między innymi Perfekt. Muzyka Perfekt Life. Dada Dam. Podaruj bliskim klasykę polskiego rocka. Płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to! Aflofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatoką? Sprawdź. Sinumed. Lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny. Działa przeciwbakteryjnie. Sinumed. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Epilamina 1,5 mg. Fenyletyna 2,5 mg. Przeciwwskazany. Nadwrażliwość na substancję czynników pomocniczą. Astma. Przed nosem ciążą, kamień piersią. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na 6. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 18.30, czas na informację dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Modlitwą i apelem pamięci przed krzyżem pomnikiem przy katowickiej kopalni Wujek upamiętniono 9 górników, którzy zginęli od milicyjnych kul podczas pacyfikacji strajkującej kopalni na początku stanu wojennego. Tu Solidarność przeszła najwyższą próbę, mówiono podczas uroczystości z udziałem m.in. wicepremier Beaty Szydło i innych przedstawicieli rządu, związkowców, parlamentarzystów oraz rodzin zamordowanych górników. To tu opór przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego był największy, napisał prezydent w liście odczytanym podczas obchodów przez ministra w jego kancelarii Andrzeja Derę, wskazując, iż ofiara życia górników przez lata inspirowała innych do walki o Polskę. 16 grudnia kopalnie otoczyły siły milicji i wojska z czołgami i wozami pancernymi. Negocjacje strajkujących z władzami nie przyniosły rezultatu. Przed godziną 11 czołgi sforsowały kopalniany mur, a uzbrojone oddziały ZOMO wkroczyły na teren zakładu. Do akcji wprowadzony został pluton specjalny ZOMO. Padły strzały. Na miejscu zginęło 6 górników, jeden umarł kilka godzin. Później po operacji 2 kolejnych na początku stycznia 1982 roku. Lekarze rezydenci będą się rejestrować w bazach dawców szpiku. Podkreślają, że w ten sposób mogą uratować komuś życie. Do wzięcia udziału w akcji zachęca wiceprzewodniczący porozumienia lekarzy rezydentów Jarosław Bieliński. Chciałbym też obalić mity, że pobieranie szpiku boli, że pobieranie szpiku jest groźne. Dzisiaj pobieramy szpik z krwi obwodowej. W 80% ten zabieg polega po prostu na dwóch płciach dożylnych i czytaniu sobie gazety, oglądaniu filmu i w tym czasie ratujemy komuś życie. Akcja będzie się odbywać pod hasłem Prezent na święta od rezydenta.
W Wilnie zakończyło się polskie dyktanto dla dorosłych. Mistrzynią ortografii polskiej na Litwie została dziennikarka kuriera wileńskiego Anna Pieszko. Polskie dyktanto dla dorosłych odbyło się na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Ponad 20 uczestników musiało poradzić sobie z tekstem zatytułowanym Rozterki singla, który został przygotowany przez tamtejsze Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Tekst, na który złożyło się około 400 wyrazów, opowiadał o perypetiach życia kawalerskiego młodego mężczyzny o imieniu Eugeniusz. Alina Wysocka, laureatka trzeciego miejsca w konkursie, powiedziała Polskiemu Radiu, że na dyktando przyszła z ciekawości. Co o tym nie wiedziałam, mama mi sobie wypunowała, słyszałam wiadomość. Tegoroczna mistrzyni polskiej ortografii na Litwie przyznała w rozmowie z Polskim Radiem, że podczas przygotowań do dyktanda zrozumiała, iż język polski kryje wiele niespodzianek. Im głębiej się wgłębiałam w te wszystkie zawiłości ortograficzne i interpunkcyjne, tym bardziej wychodziłam do wniosku, że jednak nic nie umiem. Zwyciężczyni otrzymała 1000 euro nagrody. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Rozpruwacz kulturalny. Gościem dzisiejszego wydania Rozpruwacza Kulturalnego jest pan Marian Sworzeń, pisarz i autor książki Czarna Ikona Białomor, poświęconej budowie kanału białomorskiego, ale także wyprawie z pisarzy sowieckich, która odbyła się w 1933 roku, prowadziła nam kanał, której patronowała postać Gorkiego. O tym będziemy za chwilę rozmawiać. Na razie chciałbym jeszcze zapytać o wyprawę autora do Rosji. O tym rozmawialiśmy przed chwilą. Opowiadał pan o miejscach, które pan zobaczył, o tym chyba lodowym krajobrazie Karelii, zimnym krajobrazie północnej Rosji. No ale spotkał pan także ludzi, chyba już w mniejszym stopniu świadków budowy kanału, bo ci nie żyją, ale ludzi, których historia jakoś wiąże się z kanałem białomorskim. Co to za ludzie? Tak, panie redaktorze, wielokrotnie byłem pytany, czy udało mi się spotkać osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w tę sprawę. Wiadomo, że było to niemożliwe. Natomiast dzięki pana pytaniu mogę powiedzieć o człowieku, który, można powiedzieć, poświęcił swoje lata odkrywaniu prawdy o kanale białomorskim, a konkretnie znajdowaniu miejsc pochówku ofiar. Otóż myślę o Jurim Mitrijewie, autorze kilku książek, ale przede wszystkim niestrudzonym poszukiwaczu miejsc śmierci ofiar łagrów. Miałem się z Mitrijewem spotkać, ale on był zajęty wtedy pracami na Wyspach Sołowieckich, natomiast spotkaliśmy się w stolicy Karelii, kiedy jechałem już tam w Pietrozawodzku. Bardzo serdecznie mnie przyjął, mieliśmy dla siebie 5-6 godzin, byłem u niego w mieszkaniu. Ale o czym chcę powiedzieć? Otóż Jurij Dmitrijew był asystentem Iwana Czuchina, człowieka, który jak gdyby doprowadził do ujawnienia prawdy o tamtych miejscach. Dowiedziałem się w grudniu zeszłego roku, że Jurij Dmitrijew, wcześniej szef memoriału karelskiego, został aresztowany. Przebywa obecnie w areszcie śledczym pod zarzutem przestępstwa pospolitego. To jest dopisanie do losów człowieka, którego osobiście uczciwość głęboko wierzę i mam nadzieję, że być może jego sprawa opisze się dobrze. Z wieloma osobami podpisałem międzynarodowy list w jego sprawie. Także Jurij Dmitrijew, który jest na kanale, doskonale zna każde miejsce. W latach 90. w pobliżu wododziału odkrył tak zwane miasteczko sanitarne, gdzie znalazł 10 tysięcy grobów. Kiedy go spytałem, mówię, jak policzyłeś? On powiedział mi, słuchaj, tu masz zdjęcia 2000 grobów. W każdym jest 4 ludzi. I zostawił mnie przed
komputerem wtórne zdjęcie oglądała. Coś takiego jest w pańskiej książce, że pisanie o latach 30. łączy się z sytuacją bieżącą. Wspomina pan już na wstępie, że pisał pan tę książkę w okresie, kiedy Rosja zaatakowała wschodnią Ukrainę i ten bieżący nurt zdarzeń wraca nieustannie w pańskim pisaniu. Dlaczego? Nie mogą się od tego uwolnić, choćby dlatego również, że kiedy pisałem o biografiach niektórych moich bohaterów, to nagle widziałem, że oni się rodzili na przykład tam, gdzie w tej chwili trwają walki, albo że tam był ich rodzinny chłop, albo że tam byli, nie wiem, na wczasach. Także te wydarzenia do mnie docierały, nie tylko do mnie. I uznałem, że książka może mieć również, może być takim moim miejscem notatek, do których można wrócić, a potem ostatecznie będzie można skonfrontować, w jakim kierunku tam rzeczy się potoczyły. Wróćmy jeszcze do samego kanału, bo gdy o nim pomyślimy, gdy pomyślimy o budowie, o tym naznaczonym jakąś niesłychaną gigantomanię o przedsięwzięciu stalinowskim, to trudno nie skojarzyć budowy kanału Białomorskiego z takim pojęciem, które używa się w stosunku do obozów koncentracyjnych tych niemieckich, fabryki śmierci. W końcu kanał Białomorski, jego budowa, to także było jakieś przedsiębiorstwo, w którym z jednej strony chodziło o wzniesienie tego ogromnego przedsięwzięcia, ale z drugiej strony także o zajęcie się więźniami. Odsłania się tu obraz Rosji stalinowskiej jako tej, która, w której industrializacja dokonuje się rękami ofiar łagru. Tak, to jest bardzo ważna kwestia i bardzo ważne pytanie. Nie czuję się kompetentnym, by rozstrzygać o porównaniu łagrów sowieckich z obozami niemieckimi. To są bardzo ważne sprawy, o których mówiono i pisano. W każdym razie, bez wątpienia, to była droga okrutna industrializacji. Co więcej, cały zamiar industrializacji Karelii się w żaden sposób nie powiódł. Twórcy tej wielkiej księgi tworzyli obrazy wielotysięcznych miast, które powstały w miejscach byłych łagrów. Tam nie ma żadnych wielkich miast, tam są lasy, droga, przyroda, jeziora, jest daleko Pietrozawodsk. Natomiast po tych zamiarach nie zostało wiele. Mogę tylko powiedzieć, owszem, rozmawiałem z ludźmi, którzy tam mieszkają blisko kanału. To były wspominki, a wcześniej tutaj bez przerwy pokazywały nawet wykresy dane. Natomiast kiedy się zdarzyło, że cały dzień tam spędziłem, idąc wzdłuż kanału, zobaczyłem tylko jedną barkę. W 64, czy 5 roku Sołżenicy, który był tam na miejscu, był też 8 godzin, też zobaczył jedną barkę. Więc to całe opieści o tym, że jednak mimo wszystko coś, mimo tych czasów coś dobrego, czy nawet ważnego stosu, w sensie ekonomicznym zostało, nie jest prawda. A spotykał się pan z takimi opiniami, spotykał pan Rosjan, którzy mówili, Stalin wprawdzie był okrutny, ale pozostawił po sobie wielki dorobek, także ten techniczny, przemysłowy. Nie, mówi o kanale Białomorskim. To myślę, że w tej miejscowości, gdzie byłem, po prostu się o tym nie mówi, bo to jest część miejsca życia. To dla mnie to było takie bardzo ważne, ale myślę, że gdyby na przykład dzisiaj ktoś przyjechał do Oświęcimia, do miasta i sądził, że każdy z mieszkańców tego 60-tysięcznego miasta myśli o historii, w błędzie. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedy przybyłem, pierwszą osobą, z którą byłem niezwykle fajną, serdeczną, ważną rozmowę, był kierownik kolejowego muzeum, które
Jednocześnie autor książki o historii Młodzieży Polska, w tym również o kanał Białomocki. Kanał Białomocki. I odbyliśmy fajną, normalną, siłą, przyszłą rozmowę. Natomiast takie moje codzienne. Ale ja bym tu jeszcze dodał jedno, bo wydaje mi się, że to jest... Zanim przyjechałem, to ja patrząc na ich wiek, często ludzie ode mnie nie pytały się. Natomiast życie jako dar otrzymuje od Boga. Marian, ty więcej wiesz, Bogasz. Tak, jesteśmy w stanie musimy ustalić, bardzo dobrze uświadamiać, że członkowie kanału korzenie tylko Bóg może w taki sposób powołać coś do istnienia. Niczego to. Człowiek nie jest w stanie takiego działania przeprowadzić, żeby niczego stworzyć to. Człowiek może zrobić, zniszczyć, ale nie może stworzyć. Nie może stworzyć. On może tworzyć, jakiegoś tworzywa. Także dzisiaj ci, którzy mówią, że poznają tajemnicę życia, to oni mówią, że potrafią zapanować nad pewnymi procesami, ale nie są w stanie stworzyć życia niczego. Oni poprawiają po świadkach Jehowy, powtarzają, ale czy to się da? Świadków Jehowy nie podrobią. Przecież nasi bracia cały czas to mówiłyśmy. Cały czas. Takiego życia nie stworzą. Na skórze mają ziemi. To jest jedna rzecz. A druga, wydaje mi się tutaj dotknął tego Zenon, że właściwie można patrzeć na życie tylko w perspektywie śmierci. Jeśli chcemy docenić prawdziwość życia, jego pełnię, musimy zdefiniować, jak rozumiem, koniec życia. Bo jeśli życie to jest tylko to, co otrzymuje do konsumowania na ziemi, to jestem biednym człowiekiem. Ale jeśli życie jest takim bogactwem, że nie wystarczy czas na ziemi, żeby tego bogactwa daje mi życie, to mamy pragnienie tego życia wiecznego, w którym dar będzie dalej konsumowany, że tak powiem, czyli będzie przeżywany. To nazywamy życiem ziemskim, zmieni się, ale się nie skończy. I nie skończy się tylko się zmieni. To jest jeszcze raz taka bardzo istotna różnica, którą osoby, które wierzą w... No potrafią to zobaczyć. Tak jest to nazywa takie trzy bardzo istotne punkty. Ta ziemska egzystencja człowieka tutaj jest istotnym warunkiem, jest pierwszym etapem, jest integralną częścią tego nowego, nieskończonego życia, które dopiero jest przed nami. Więc to jest to spojrzenie na ludzkie życie ze strony świata. Ono bardzo często brakuje mu tej takiej transcendentalnej, takiego wiecznego spojrzenia, że nasze życie tutaj na Ziemi nie kończy się, to nie jest jakiś tylko rzeczywistość, która się rozpada. Nie poprawiać to Panu Bogu, nie zmieniać. Życie na ziemi nefesz, dusza nefesz, wieże nefesz. To wszystko jest wielką tajemnicą, ale nie zmieniać. Do nieba nie wyskakiwać, jak ciebie jako nefesz, jak to stworzył tutaj do życia w raju na ziemi. Po co to zmieniać? Po co to kręcić? Należy przejść przez tę ludzką, ziemską egzystencję, która jest konieczna i która nie jest tylko dodatkiem. Ona jest istotnym elementem tej całej ludzkiej egzystencji. Tego nie mają zwierzęta. Nie mają tego wierzenia. Wierzący, to patrzę też, to się trudno jest zmienić właśnie życia w człowieku, jak on nie wierzy. Ja myślę, że nie jest. No właśnie, pojawia się tu także polski wątek. Przede wszystkim, skoro Boga nie ma, nie, ale pociągnijmy to, co tu ze mną dotknął jako to problemu nas wierzących ludzi, ale odwołajmy się chociażby do Mahatmy Gandhiego, który mówił tak, o pewnym kontinuum. Otóż pośród śmierci, a jednak życie. Pośród kłamstwa trwa prawda, pośród ciemności trwa światło, a więc Bóg jest życiem, prawdą, światłem. Jeśli nie chcę nazywać Boga Bogiem, to mogę go nazwać tym, co we mnie jest. Jeśli ja czuję, życie to nie jest życie jednego człowieka, tylko życie... No, Rysio się strasznie wystraszył tej Jadwigi Grabowskiej. Strasznie się wypłoszył. Rysio, strasznie. Przecież nie byłoby dziecka według Bożego stwórczego planu, gdyby nie było kochających się małżonków, którzy stają się rodzicami.
więc takie bleble oni powtarzają po świadkach Jehowy, którzy tu głoszą w Polsce od ponad 100 lat, wzięli się skąd? No też, no z USA przyjechali. Także świadkowie Jehowy od ponad 100 lat w Polsce na początku mieli bardzo źle, bo do więzienia w latach 50. Glemp wsadzał i to wcale nie było takie śmieszne. To nie jest tylko biologia, to nie jest tylko chemia i działanie hormonów w nas, tylko to jest coś więcej. Może nie była, żeby się wytworzyło takie autentycznie szczęśliwe ludzkie życie, żeby osoba ludzka miała takie poczucie szczęścia też i takiej pełni życia tutaj na ziemi, potrzebne są więzi, relacje. Rodzina. Mężczyzną, kobietą, stworzyłem Bóg. Jest potrzebne środowisko. I znowu odwołam się do pięknego słowa, obrazu, właśnie z tekstu papieża Jana Pawła II, że rodzina jest sanktuarium życia. Scenariuszy naszą, to jest ta przestrzeń, w którym życie nie tylko powstaje, to nie jest kolebka, to nie jest tylko źródło, ale to jest sanktuarium życia. Czyli to ma być coś, co jest też święte. Ja myślę, że ten zachwyt rodziców nad nowym dzieckiem, każdego z nas, ja widzimy małe dziecko, to budzi się na wielka radość, nie? Że widzimy niezwykłą tajemnicę, ten maleńki istota za pewien czas, za 15, 20, 30 lat będzie może, nie wiem, laureatem Nagrody Nobla, może wspaniałym skutkiem. Ten małej istoty rozwinie się autentycznie, pięknie ludzkie życie. Ale to będzie kompetencji. Ale to też, to nawet nie chodzi o to, żeby jakiś chciwym dobrym sobie, ale też przemionem takim rzeczywiście. I żeby coś takiego powstało, to życie ludzkie nie wystarczy zagwarantować tylko biologicznie. Wystarczy zatem żywności zdrowej i powietrza, ale potrzebne są dobre relacje. Dlatego to słowo papieża, to rodzina jako sanktuarium życia, jest pięknym obrazem tego, co mamy na myśli. Sanktuarium oznacza też, że podchodzimy do czegoś no z pewnym takim pietyzmem, z dystansem, szacunkiem. To nie jest tylko coś, co do nas należy. To jest to coś świętego. A jak to rozumiecie, że to powstało? Te wszystkie nauki, te wszystkie pomocnicze, przyrodnicze, kościół, teologia się też podtrzymuje, że może być ta kolebka, to sanktuarium zostało stworzone, przygotowane na koniec. Właściwie te czasy, no bo wiemy wszystkie geologiczne, te przewroty, potem prehistoria, minotaury, wszystko to. I na końcu mówi się, że później przed 12 pojawia się życie człowieka. Pokazać, że najpierw. Więc to też świadczy o tym wielkim procesie. Jedna z jego nowel spowodowała, że to pojęcie. No, gdybyśmy tak chronologicznie brali, to prawdopodobnie tutaj już odkrycia naukowe by niektóre teorie do tej pory hipotetycznie przyjmowane potwierdzały. Ale myślę, że to pokazuje zamysł Boga, że człowiek jest ukoronowaniem stworzenia, a zatem tak jak wszystko, co istnieje, zostało z niczego stworzone, on też powstał z niczego, z tego, co tylko Bóg może uczynić. W tej książce i nazwać to istnieniem, naturą, życiem, to tak samo powstał człowiek. Z jednej strony tym jest podobny pisarze, do stworzenia. Ale to, że znalazł się na końcu, udają się do kanału, jako ukoronowanie, to daje mu pewną godność także osoby, pisarze, której Bóg może powierzyć troskę o całe stworzenie. Ci, i dodam tutaj jedną ważną rzecz, bo oczywiście my skupiamy się, gdy mówimy o życiu na rodzinie, małżeństwo i rodzinie. Rodzina w Kościele traktowane są jako komórka Kościoła, tak jak społeczeństwo traktuje rodzinę jako swoją komórkę. Ale spróbujmy zobaczyć, że w tym planie stworzonym Boga rodzice nie dają, nie przekazują życia
tylko dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, dla przedłużenia nazwiska i przekazania genów, ale oni w ten sposób tworzą społeczeństwo. To jest tworzenie rodzaju ludzkiego. Oni mają udział w tym akcie twórczym Boga, w Sodomie albo Mieszkowie. Tak to jest. No właśnie. Niestety bardzo często się zdarza, że to jest nieświadome, ale konsekwencje są zawsze te same. Ale na pewno nie jest tak, że ludzie kochają i mówią, no to idziemy teraz zbudować kolejną komórkę społeczeństwa i tak dalej. Tylko że przychodzi dar życia, pojawia się planowany albo tam będą Pana Boga i automatycznie następuje, że robi się kolejny Polak, prawda? Ale spójrzmy na to właśnie od strony demokracji, bo wydaje się, że jeśli będziemy tak pojmować, że życie ma wartość tylko w odniesieniu do rodziny, to wszystkie obowiązki spadają na rodziców. No, natomiast to nie jest tak, to państwo i społeczeństwo jest współodpowiedzialne za każde życie. Więc od tego, jak będziemy ustanawiać prawa, które rządzą społeczeństwem, jak będziemy w tych prawach chronić życie, jak będziemy chronić rodzinę, jak będziemy chronić samych rodziców, jak umocujemy samo małżeństwo, będzie zależeć, jakie będzie społeczeństwo. Ja księży uważają, demokracja ceni wartość życia, czy z nim się obchodzi tak bardzo. Ja mam takie negatywne sytuacje. Nie wiem, czy nie za szybko przeszedłem, bo może jakieś preludium. W tamtym czasie, w 1943 roku, ale nie tylko w Żniowie, jest wiele zagrożeń dla ludzkiego życia. I to nie jest tylko w naszych czasach, to nie jest tylko XXI wiek, gdzie takie zagrożenia były. Odwołuję się znowu do tekstu Jana Pawła II, do Evangelium Vitae. On mówi o tym, że zagrożenia dla ludzkiego życia w XX wieku szczególnie były poprzez to, co się przez ludobójstwa, te wojny światowe, co się przetoczyły przez Europę. To był ten moment, kiedy wrogość wobec ludzkiego życia, pogarda dla ludzkiego życia osiągnęła bardzo, bardzo wysoki poziom. W związku z tym to wołanie Kościoła o to, żeby szanować ludzkie życie, żeby się troszczyć o każdego człowieka, no jest niezwykle ważne. I czas, kiedy powstawał tamten tekst papieża Jana Pawła, to był czas, kiedy papież bardzo mocno mówił o wykroczeniach przeciwko ludzkiemu życiu w kontekście dzieci nienarodzonych. Bo to było takim bardzo bolesnym fenomenem, zjawiskiem dla papieża, który mówił, że właśnie dlatego, że dzieci nienarodzone często nieuzasadnione, bo to o to chodzi, że najbardziej bolesne jest to, że takie dzieci są zabijane. Wtedy, kiedy nie ma przesłanek, kojarzy pan to wszystko, kiedy tylko ludzka wygoda, ludzki egoizm decyduje o tym, że one giną. Bo są inne sytuacje też bardzo dramatyczne i trzeba je rozumieć. Ale papież bardzo mocno mówił właśnie o tym poszanowaniu dla ludzkiego życia. Dlatego, że jeżeli państwa tego nie szanują, demokracje tego nie szanują, i to było też wielkie wołanie papieża o to, że prawa stanowione w różnych państwach powinny być tak skonstruowane, żeby chroniły ludzkie życie od poczęcia aż do kresu życia. Jeżeli tego nie ma, to wtedy obniża się w nas wrażliwość. Stajemy się mniej wrażliwi na szacunek dla ludzkiego życia. To jest to, co święta siostra matka Teresa z Kalkuty ona mówiła. Jeżeli matka jest zdolna zrobić własne dziecko, to co może sprawić, że ja nie zabiję ciebie? Rzeczywiście są to bardzo mocne słowa. I to jest wielka troska papieża. Dlaczego on napisał ten tekst Ewangelium Vitae, czyli Ewangelia na temat życia, o tym, że należy szanować ludzkie życie. To jest jeden z aspektów. Ja chciałbym przeczytać te zagrożenia dla ludzkiego życia, które się w demokracji i nie tylko, bo totalitaryzma też, te społeczeństwa, one są zawsze naładowane takim wielką radością, że ten faszystowski niemiecki jest straszny, to zabrania o niemieckich kobietach na przykład.
Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Prevetic. Olej z wątroby z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Prevetic edycja specjalna to odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo mam bezepokowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Prevetic. Prevetic. Podwójne wzmocnienie odporności. Z dekretu Napoleona, udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem cukier biały ma kosztować złoty 65 za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung tylko 15,69 za opakowanie. Oferta ważna do niedzieli 17 grudnia. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Fizaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Fizaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Fizaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Gdy moje córki są chore i kaszlą, lekarz dał dobre rozwiązanie. Pulneo syrop i dwa krople. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Aspirin syrop 2 mg na minutę, krople 25 mg.